kochani, mamy 17:16, 9 marca, kolejne kilka dni później. I dzisiaj będziemy tak naprawdę dokończali ten odcinek i poświęcę dzisiejszą noc na montaż go. Zobaczymy teraz, jakie to tak naprawdę spowodowała nasza zabawa z pastą do zębów. Tak, bo nie wiem, czy widzieliście, poznaliście tubkę, co ja nakładałem na to, ale nakładałem pastę do zębów i jak myślicie? Chyba już widzicie zresztą. Aha. Tak, a kiedy my to nakładaliśmy? Kilka dni temu? Może nawet nie kilka? Dwa? Coś takiego. Dobra, dzisiaj robimy porządek z tą pastą. I nakładamy tutaj to, co ma być, a nawet aż nad to. Ta, o dziwo, to co było tutaj poprzednie, czyli ta wyschnięta pasta silikonowa już pełniła lepszą rolę przewodnika, jak ta zaschnięta pasta, którą zaraz pod mostkiem prostowniczym zobaczymy, jak wygląda, ale raczej wygląda podobnie jak od zewnątrz. I problem nadal występuje oczywiście. Czyli telewizor się wyłącza regularnie z powodu przegrzania zapewne. Dobra, zaglądamy pod spód. O, jak wygląda ta pasta i co? Czekajcie, światło dodatkowe. Teraz już idealnie widzicie, co ta pasta. O, jak kamień, dobra, wiecie co? Patycznie trzeba to robić, bo to jest metal. Metal metalem zarysujemy, będą. Nie będzie równości, a co za tym idzie, nie będzie przewodności dobrej, termicznej. Skoczę po patyczek. Powiem, że już śrubokrętem było ciężko. Aha! Widzicie, jak się odłamał? Chyba nie musimy tego komentować. Dobra, już tamto nie było aż tak skamieniałe. Widzicie? Nie nakładajcie pasty do zębów na procesor. Nie wierzcie w to. Sprawdziliśmy to tak naprawdę na przykładzie mostków prostowniczych oraz kilku MOSFETów. Jak to się tak naprawdę rozgrzewa. Sami widzicie tak naprawdę, że nie. To jest tylko i wyłącznie część zasilacza impulsowego, z tego co widzę. I widzicie, to są mniejsze temperatury niż na waszym procesorze, a to co dopiero po overclocku, jeżeli macie podkręcony, więc nie róbcie tego, nie nakładajcie nawet testowo na wasz komputer pasty do zębów na daily, bo to jest po prostu tragedia. I teraz muszę to wszystko czyścić, zdrapywać i nakładać to, co tutaj powinno być. A nawet aż z zapasem to, co powinno być. O! Tak. To jest dopiero skała. Pasta termoprzewodząca jako pasta do zębów Colgate biała. W życiu nie słuchajcie tego. Robią takie testy, ale nie róbcie tak na waszym sprzęcie, bo po prostu szkoda.
teraz lecę walczyć z tamtą pastą, a my widzimy się przy dobieraniu się do naszej jednostki centralnej, czyli tutaj, dokładnie pod ten radiator. Więc jedziemy po kolei. Łącznik z płyty głównej jest płytą Tikon. Z płytką Tikon, a następnie z bezpośrednio z matrycą. Rozłączony. Przewód głośnikowy, który bardzo mocno siedzi. Oczywiście z tej strony mamy naszą zawleczkę. Nie możemy na hama się dobierać. Teraz łącznik płyty głównej z naszą płytą zasilającą, dostarczający napięcia naszej płytki. Kolejny łącznik również dostarczający napięcia mniejsze. Widać po grubości przewodów. Również dociskamy tutaj. I do góry. I ostatni łącznik. A jest to łącznik czego? Już wam mówię. Jest to łącznik panelu przedniego. Diod panelu przedniego? Tak, diod panelu przedniego. To jest łącznik z tego co widzę oraz naszej diody podczerwieni i innych rzeczy. Poszła, chociaż z o wielkim trudem. I teraz naszą płytę główną musimy tak naprawdę wykręcić. Już nic nie jest do niej podłączone, wszystko odkręciliśmy co było tylko możliwe. Odpięliśmy raczej od niej. Teraz po prostu trzeba ją wykręcić i boczną maskownicę, tak? Chociaż ona z tego co widzę jest na zatrzaskach do metalowego body, więc matrycy, więc tu nie będzie problemu. Dobra, wykręcamy. Bardziej mnie kochani martwi to, że od tej płyty głównej ta jedna śrubka była całkowicie luźna. To mnie bardzo zaniepokoiło. Z kolei ta już troszeczkę ciężej, ale też luźno. Więc coś mi mówi, że ktoś to mógł być. Ale zobaczymy. Cztery śrubki wykręcone bardzo łatwo. I płyta główna sobie wychodzi na spacerek, jakby nigdy nic. A panią co? Dwie tasiemki? Od drugiej strony jak to wygląda? Tak to wygląda. Tutaj mamy nawet jakąś... Ło, kiedy takie plomby się stosowało? Czerwoną plombę gwarancyjną rzekomo. Przede wszystkim trzeba wylutować nasze chłodzenie, tak? Nasze chłodzenie się trzyma tutaj, jak widzicie, na tych właśnie lutach czterech. Będzie trzeba wziąć pociągę rozlutowniczą, lutownicę, pozbyć się tej cyny przede wszystkim. Nie wiem, czy damy radę zrobić to za pomocą zwykłej lutownicy. Próbujemy, dobra. Więc co? Pozbywamy się, spróbujemy ściągnąć chłodzenie i dostać się tutaj do głównego układu i zobaczyć, co tutaj się dzieje pomiędzy. A więc dobra, najpierw spróbujemy troszeczkę stopnikiem zaeksperymentować. Zobaczymy jak wyjdzie, całkiem sporo jego wyszło, dobra. O, niepotrzebnie to wdycham. Tutaj czuję, że w tym stopie jest coś bardzo toksycznego, bo mi weszło w płuca. Już. Od pierwszego wdechu. Dobra, jak to jest teraz zrobione? Przyjrzyjmy się, czy to jest lutowane z dwustronnie? Nie, to jest lutowane jednostronnie. Więc trzeba by zrobić to dość w ciekawy sposób, powiem wam. I muszę wymyśleć właśnie jak. Dobra, wymyśliłem genialny sposób. Który mianowicie polega na... Najlepiej trzeba byłoby rozgrzać te dwa naraz. Najlepiej trzeba byłoby rozgrzać tak naprawdę wszystkie punkty lutownicze naraz, żeby to puściło w tym samym momencie, tak? Ale że tak się nie da, to robimy tak. Pod spodem, jak widzicie, wstawiłem śrubokręt. Oczywiście delikatnie, żeby żadnej ścieżki nie naruszyć. I tym śrubokrętem będę manewrować w prawo, lewo delikatnie, który jest położony, który włożyłem między radiator a to, i w taki sposób będę wywierać naciągnięcie między warstwę płytki a radiatora i po prostu nasz pin z czasem powoli będzie wychodzić. Właśnie byliście świadkami, jak złapałem telefon przed upadkiem. Tak, przydaje się czasem ta zręczność. Dobra, o, jak widzicie, nasz radiator bardzo ładnie wychodzi. Teraz drugą stronę tak samo musimy zrobić. Teraz wkładam śrubokręt między tutaj a płytkę, a nasz radiator. Jedziemy dalej. Teraz z drugiej strony musimy go poprawić i cały bok mamy tak naprawdę w tym momencie z
głowy. Tak. Dobra. Teraz tej strony poprawimy. Cały bok, jak widzicie, odleciał. Radzę plecionką lutowniczą usuwać stąd tutaj tą cynę, żeby właśnie była taka dziura przelotowa, jaka jest troszkę widoczna, bo inaczej jest naprawdę ciężko. Trzeba co najmniej jeden otwór plecionką do zera zryć, aby nie było ani trochę cyny, żeby na niczym się nie trzymał jeden otwór, i wtedy drugi odlatuje sam. To jest tak naprawdę chyba najlepsza metoda. Chyba że macie dwie lutownice, no to możecie działać na dwie ręce. I lewą ręką jeden otwór, prawą ręką drugi otwór. Oczywiście jeszcze, jeżeli jesteście oburęczni, jeżeli nie, to troszeczkę ciężej będzie, ale dobra. Sukces, kochani, i co? I to, czy wy to widzicie? Taki radiator, jeśli tak to mogę nazwać, a raczej taki termopad, wybaczcie, na taki radiator i tylko widać, jak to ciepło się rozprowadza, na taki układ, taki ogromny, taki mały termopad. Czy ci w Sony zrobili to specjalnie, żeby to się tak przegrzewało? I mamy nasz układ sterujący obrazem z oznaczeniem Dolby. Naprawdę? I teraz, kochani, można zarzucić, czy rzeczywiście po 2000 roku oni zaczęli coś robić z tymi telewizorami Sony, że tak szybko się psują? Też mi się tak wydaje. Czy celowo dali taki mały termopad na taki układ? Czy jestem w stanie zaryzykować tezę, że było to specjalne posunięcie producenta, aby układ się szybciej grzał, co za tym idzie, szybciej się telewizor eksploatował i za tym, co za tym idzie, szybciej został wymieniony na nowy? Na to pytanie już musicie sobie sami odpowiedzieć, żeby mi nikt nic nie zarzucał. To się, kochani, nazywa kreatywność. Z jednego termopada zrobiłem chłodzenie na całość, jak na kartę graficzną. Teraz to będzie miało chłodzenie i trwałość. I to ja rozumiem. Pamięć RAM, pamięć flash, wszystko ma chłodzenie. Teraz trzeba je tylko ładnie co? Wysmarować całość oprócz tego termopady, żeby była lepsza warstwa przywierająca do naszego radiatora. Trzeba będzie wysmarować to pastą termoprzewodzącą. I ten moduł, kochani, właśnie najbardziej się grzeje, bo to jest trochę jak rdzeń karty graficznej w karcie graficznej, aczkolwiek zupełnie, wcale nie za to odpowiedzialny jest ten układ, lecz wykonuje mniej więcej podobne obliczenia i właśnie on między innymi jest odpowiedzialny za to, że nasza matryca działa w 100 Hz. Jest to bardzo mocne odświeżanie jak na tamten 2010 rok i ten układ się bardzo grzeje, dlatego te telewizory były takie wadliwe, ale po naszej modyfikacji chłodzenia nie dość, że udało mi się termopada tego jednego roznieść na innych kościach pamięci. Jeśli się nie mylę, tu mamy dwie kości pamięci SK Hynixa, a tutaj mamy chyba NAND zbudowanym firmwarem, jeśli dobrze kojarzę, ale no, tak to w każdym razie wygląda. Jeju, czuję się, jakbym kompa robił. Dobra, nasze otwory przelotowe, jak widzicie, nieźle przedmuchałem i tak naprawdę trzeba nasadzić na to tylko i wyłącznie teraz radiator, tak aby odstępy, nasze dystanse się zgadzały. Dobra. Teraz musimy dopasować, żeby weszło wszędzie. Ładnie nasze dziurki. Tak, i zaraz będziemy zalutowywać z powrotem. Tutaj jest mały problem, ale dobra, już na 3 złapało. O tyle dobrze. Więc ta trzecia to już nie będzie problem. Trzeba będzie płytkę odwrócić i poprawić, chociaż... Ua! Weszła na styk. Dobra, ciekawe, jak to będzie działać po naszych modyfikacjach. Oczywiście na maksa docisk, nasze chłodzenie. Każdy punkt będę dociskać na maksa i zalutowywać jednocześnie z tej strony. Zaraz wam pokażę na przykładzie jednego. Już wam wcześniej pokazałem. Tutaj dociskamy i tutaj w tym czasie zalutujmy. Voila. Voila, od dwóch stron, góra, dół. Żeby się ładnie trzymało. Tak, dokładnie tak. I voila. Dobra. Tu już się trzyma. Teraz na krzyż zróbmy, tak samo jak z montowaniem chłodzenia do karty graficznej na krzyż. Czyli tak, jedynka, dwójka, trójka, czwórka.
jesteśmy już świadomi, że się to trzyma. I voilà, nasze chłodzenie jest pięknie zrobione. O, aż za dobrze, można powiedzieć, lepiej niż fabrycznie. Ciekawe, jak się dobrze chwyciło tutaj to wszystko pod spodem, ha? Ile ten, czy telewizor znów się będzie wyłączać, czy nie? Może to jest kwestia tikona zużytego? Ciekawe. Może być jeszcze inny problem, że to jest kwestia zrobienia rebalingu temu układowi, bo się tak przegrzewał. Ale miejmy nadzieję, że to nie to. Bo przez taki malutki kawałek termopadu raczej ciepło było średnio odprowadzone z tego układu, więc po tylu latach, ile to pracowało, nie wiem, w jakim stanie są kulki lutu pod tym układem, więc przydałby się rebaling, ale nie mam ani sitka do tego, ani hot era. Topnik mam, ale do tego by się przydał bardziej taki żelowaty niż taki twardy, więc to też odpada. No cóż, zobaczymy, jak to będzie działać teraz po naszych modyfikacjach. Bardzo porządnych modyfikacjach, a raczej po naszym serwisie, tak? Domowym. Teraz, kochani, życzcie mi powodzenia ze składaniem tego wszystkiego jak do kupy, chociaż w sumie co jest do zrobienia? Tylko włożenie tej płyty, podłączenie wszystkich wtyczek, skręcenie wszystkich 16 śrubek. No i to tyle. To jest chyba tyle z większości. Teraz powstało co? Kable wszystkie są podłączone, wszystko jest ok, wszystko na swoich miejscach. Przydałoby się teraz mu tak naprawdę tylko założyć obudowę, sprawdzić, czy działa. Na pewno działa, bo poza tą drobną modyfikacją chłodzenia, jaką tu wprowadziliśmy, więcej tak naprawdę nie powinno nic się tutaj wydarzyć i no, nie powinien tak naprawdę działać. A z tym, jeżeli się będzie znów wyłączać, to moim zdaniem przez to, że się ten układ przegrzewał i działało zabezpieczenie termiczne, albo może płytka Tikon nie domagać. Ale przy niej jeszcze nie grzebaliśmy i nie ma przy niej co grzebać, tam jest głównie elementy SMD i po prostu ją się całą wymienia, nic się tam nie wymienia, tam jest też dekoder, tutaj ogromny, tu jest od niego chłodzenie, dlatego jest takie wgłębienie, tu jest od niego chłodzenie doprowadzone na całą płytę, pasywnie. Jeżeli to padło, to cała płytka jest do wymiany, tylko zamówić pod konkretną rewizję, pod konkretną matrycę. Tutaj mamy matrycę Samsunga w telewizorze Sony, wiem, to brzmi abstrakcyjnie, ale tak jest. To skręcamy go i zaraz wam daję relację, czy odpali, czy będzie działać, czy nie. Życzcie mi powodzenia z 18 śrubkami. Także biorę się za skręcanie. Dobra, mamy testowo horrorek. Nie wiem, czy moja matryca to wyłapie, ale właśnie tak wygląda odświeżenie 100 Hz. Ja to widzę gołymi oczami, ale no niestety moja matryca z obsługą ma prawdopodobnie tylko 60. Lecz migotania żadnego nie ma, ale naprawdę dynamika obrazu, ten telewizor ponadczasowo. 100 Hz daje wrażenie, jakby ten telewizor miał nawet obsługę HDR-a. Chociaż jest to 2010 rok, przypominam. Dobra, zobaczymy, jak będzie działać, oby się nie grzał. Może być to sprawa przegrzewających się świetlówek CFL wcale, a nie tego układu. Tak też może być, a z tym już nic nie zrobimy, bo ten telewizor już troszeczkę latek ma. A mianowicie... mianowicie 13, tak. Mianowicie 13 lat już ma w tym roku, ale dobrze służy, jak widzicie. I po co zmieniać coś, co jest dobre? No wiadomo, jeżeli macie nadwyżkę w budżecie domowym, no to możecie pomyśleć o jakimś AMOLEDzie, tak? Ale tak to, póki telewizor działa, spełnia wymagania nawet jak na dzisiejsze czasy, jak najbardziej. Ale powiem wam, że jest całkiem nieźle. Dobra. Się zaczynam powtarzać, więc chyba kończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że docenicie tak naprawdę to, co dzisiaj zrobiliśmy. Porządne przeczyszczenie, porządne smarowanie, nieporządne zarazem. Pokazałem wam zarazem, jak to robić i jak tego nie robić. No i w życiu nie walcie pasty do zębów jako alternatywa tańsza pasty termoprzewodzącej, bo nie macie akurat pod ręką. Nigdy tego nie róbcie. No i to byłoby, kochani, ode mnie na tyle. Mam nadzieję, że i do jutra się zacznę. Zdążę wyrobić z tym montażem, już odpalam Windowsa w tym momencie i kończymy odcinek. Tymczasem, jeżeli jesteście już na tym etapie i coś nie obejrzeliście bez skipowania, a nawet ze skipowaniem, to i tak życzę wam miłego weekendu, dnia, tygodnia, wieczoru, nocy, poranka, popołudnia, kiedykolwiek byście mnie nie oglądali. A tymczasem, kochani, do zobaczenia, trzymajcie się i cześć!